Celem naszego biznesu jest pomoc dzieciom z zaburzeniami, tak aby ich życie było radośniejsze, pełniejsze i mogły uczyć się za pomocą zabawy. Nasza firma tworzy rozwiązania wspierające terapię dzieci z autyzmem. Połączenie nowych technologii z oddziaływaniami behawioralnymi w pracy z dziećmi z autyzmem jest idealnym rozwiązaniem ze względu na skuteczność oddziaływań właśnie behawioralnych. To, co chcemy osiągnąć, to podnieść efektywność terapii dzieci z autyzmem, co jest trudne ze względu na to, że terapia jest droga, czy brak jest terapeutów. Także pomagamy terapeutom, pomagamy rodzicom i przede wszystkim pomagamy dzieciom. Dzięki temu, że używamy skutecznych metod, ale także używamy nowych technologii, jesteśmy w stanie zwiększyć motywację dzieci do tego, żeby w ogóle uczestniczyły w terapii. Podczas zajęć z naszą aplikacją dziewczynka, która wcześniej nie mówiła, nie kontaktowała się z terapeutą, z którym pracowała, odpowiedziała na pytanie lektora, który jest w naszej aplikacji, który mówi w naszej aplikacji, dzięki czemu terapeuta zorientował się, że ta dziewczynka jednak mówi i mógł dalej planować terapię. Przed Google Launchpad Accelerator zastanawialiśmy się nad wieloma rzeczami dotyczącymi zarówno produktu, jak i tych spraw marketingowo-sprzedażowych. Chcieliśmy zaczerpnąć jak najwięcej z wiedzy mentorów, którzy się będą tam znajdować, po to, żeby dowiedzieć się, jak tworzyć produkt, jak rozwijać go dalej, ale też jak przygotować taką strategię marketingową, sprzedażową, żeby dotrzeć do jak największej liczby użytkowników. Samo to, że jesteśmy częścią ekosystemu Google Launchpad, będzie nam procentowało w przyszłości, chociażby otwierając różne drzwi, do których nie mieliśmy wcześniej dostępu. Chcemy tak naprawdę podbić najpierw rynek amerykański, potem rynek globalny. Nazywam się Bogumiła Matuszewska-Wojtyła. Jestem prezesem i jednym z założycieli firmy DrOmnibus. Pochodzę z Krakowa, z Polski.